zmieniamy ten statut, to chciałbym wnieść taki punkt dodatkowy, który, ponieważ tutaj jest zmieniane, że kadencja trwa 3 lata, i czy możemy wnieść taki punkt, że Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, że nie prezydent, tylko Rada, czyli ze swojego grona, jak są ci członkowie. I chciałbym taki punkt wnieść. Dodatkową zmianę, po prostu oprócz tej zmiany. Sprecyzować. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady Działalności Porządku Publicznego. Ze swojego grona. To jest zmiana, bo tam wybierany był przez prezydenta przewodniczący. Czyli w tym punkcie, gdzie jest prezydent wybiera. To tak. Żeby zamienić. Konkretnie to jest artykuł 7 ustęp 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Jest? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli mogę skomentować prośbę Pana Radnego i wniosek. Pierwsza uwaga jest taka, że nam jako Kancelarii Prezydenta, która obsługuje Radę, jest właściwie wszystko jedno, jak jest powoływany przewodniczący, ale pragnę, miałbym zauważyć, że jest to zmiana dość poważna w trybie pracy Rady, regulowana uchwałą Rady Miasta. I proponowałbym jednak poddać ją dyskusji, ale właśnie, to może ja skończę, Panie Radny. Proponowałbym tego typu uwagi poddać konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. My tą zmianę, którą wprowadzamy do tej uchwały, wprowadzamy ją technicznie, bo zmieniła się ustawa i musimy dostosować naszą uchwałę do ustawy, żeby nie stała ona w sprzeczności z aktem wyższego rzędu. I ta zmiana merytoryczna powinna być skonsultowana z organizacjami pozarządowymi. Jeśli chodzi o meritum, w szczególności jeśli Rada Działalności Pożytku Publicznego i współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie, no jest dość wrażliwą kwestią i każda zmiana, nawet jak Pan Przewodniczący widzi, nawet tak techniczna zmiana, na którą teoretycznie my nie mamy wpływu, bo wynika ona ze zmiany ustawy i tak była poddana w trybie konsultacji pod dyskusję z organizacjami pozarządowymi. Robiliśmy spotkania otwarte na ten temat, były 3 tygodnie, żeby się wypowiedzieć. Żadna tego typu uwaga do nas nie wpłynęła, nikt nie wnioskował o coś takiego. Dobrze. Nie sądzę, żeby Rada Działalności Porządku Publicznego czy organizacje miały coś przeciwko, jeżeli za swojego grona... Nie wiem, Panie Przewodniczący, są bardzo... Pierwsza rzecz, a druga, może ja teraz skończę. Tak się dzieje w innych miastach w Polsce. Oprócz Lublina jest to m.in. w Gdańsku, Toku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Gorzowie, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i tak dalej. A u nas prezydent, więc nasza prośba, żeby tylko po prostu ze swojego grona mogli sobie wybrać przewodniczącego. Prosto. Jeśli mogę odpowiedzieć. W 2010 roku trwały konsultacje nad kształtem tej uchwały i z jakiegoś powodu merytorycznego zdecydowano się, że tak to wygląda. Dwa podstawowe powody merytoryczne, o których być może Pan Radny nie wie, bo nie uczestniczył w tych konsultacjach. Pierwszy jest taki. Regulacja ustawowa mówi, że skład Rady przynajmniej w połowie to są przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jeśli pan radny przeczyta sobie naszą uchwałę, zauważy, że nasza rada składa się z 18 osób, a strona pozarządowa w Radzie to jest 10 osób, co jest wyraźnie więcej niż połowa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w toku dyskusji z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku, w których uczestniczyłem i jako wcześniej przedstawiciel organizacji pozarządowych, a później jako pracownik ratusza, ustaliliśmy, że takie ciało jak Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym dla prezydenta. I być może wskazanym jest, w momencie, w którym to strona pozarządowa ustalamy, że ma w naszym lubelskim ciele doradczym przewagę, co nie jest akurat, jeśli chodzi o te miasta, które Pan wymienił, tak nie jest, to być może wskazanym jest, w tamtych miastach strona pozarządowa wypełnia połowę miejsc w Radzie. U nas, tak jak powiedziałem, jest 18 miejsc, a my dajemy większość w tej Radzie stronie pozarządowej. I być może, jeśli to jest... Jesteśmy bardziej demokratyczni. To nie jest demokratyczne.
rację, ale ja skończę. I być może takim, jeśli z jednej strony dajemy tą większość stronie pozarządowej, jest to ciało doradcze prezydenta, to ta funkcja przewodniczącego, która jest funkcją organizacyjną dla prac takiej rady, to prezydent kieruje do rady projekty uchwał, do konsultacji, to prezydent kieruje jakieś zapytania swoje i tak dalej. Być może dobrze by było, aby to prezydent wyznaczał jej przewodniczącego. Z tego powodu i tak to zostało wydyskutowane z organizacjami pozarządowymi. I jako osoba, która odpowiada za proces konsultacji w tym mieście i kontakty z organizacjami pozarządowymi, sugerowałbym, aby takie zmiany były przedyskutowywane z organizacjami pozarządowymi, a nie były wstawiane w ostatniej chwili do projektów uchwał, które dotyczą relacji z tymi organizacjami pozarządowymi. To jest taka moja sugestia. Proszę, chcę zabrać głos. Krzysztof Agolski, Fundacja Wolności. Również w tej sprawie, ponieważ w kwestii wyboru przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego i działalności Rady Pożytku faktycznie trzeba dać prezydentowi miasta, że tak u nas jest rada skonstruowana, że organizacje pozarządowe mogą wiedzieć już w niej. Jednakże w pozostałych tych miastach wojewódzkich, które jest pan rada, czyli to jest 15 z 18 miast w statusie wojewódzkim, gdzie przewodniczącego wybiera sama rada, tam również przewodniczący pełni taką samą funkcję jak u nas, czyli prowadzi posiedzenia i nie jest to przeszkodą, że nie jest kierowany przez prezydenta, a wybierany spośród składu Rady Pożytku. Rozmawiałem z kilkoma osobami, z członkami Rady Pożytku ostatniej kadencji, z tymi organizacjami pozarządowymi, też nikt nie miał nic przeciwko temu, ale twierdził, że pomysł jest fajny na to, żeby przewodniczący był wybierany spośród składu Rady, ponieważ Rada opiera się na zasadzie partnerstwa i współpracy, czyli wtedy, kiedy ta osoba, która przewodnicza, ma poparcie pewnego składu Rady, wówczas te posiedzenia mogą być efektywne. Oczywiście nie jest to jakiś pomysł czy sposób na to, żeby organizacja pozarządowa przejść do większej tej rady, ponieważ nie o to tutaj w tym chodzi, o to, żeby tak jak żeby ta współpraca się opierała dobrze. Ostatecznie myślę, że może tutaj zaproponować przez Piotra pomysł, żeby przeprowadzić konsultacje z każdym tej swojej organizacji pozarządowej szersze. Może też tutaj być ewentualnie ciekawym rozwiązaniem. Jestem przekonany, że większość organizacji pozarządowych wypowiadałaby się za tym, żeby przewodniczący był wybierany w sposób demokratyczny. Ja mam pytanie, czy jest presja czasu odnośnie zaopiniowania tej uchwały? Znaczy, tak, jest, jeśli pan przewodniczący pyta... Chodzi na sesję musi być wprowadzona. Tak, ta uchwała powinna być wprowadzona na sesję, dlatego że to jest, jak mówię, uchwała techniczna dostosowująca do stanu prawnego w ustawie, która została zmieniona, a chcemy we wrześniu powołać Radę trzeciej kadencji, gdyż kadencja drugiej Rady skończyła się. Druga kadencja Rady Pożytku skończyła się. Ja też państwu uświadomię tego, bo być może to nie jest do końca jasne, że jeszcze do końca tamtego tygodnia trwały konsultacje tej uchwały. Pan Krzysztof Jakubowski, który jest autorem tego pomysłu, bo dzisiaj do nas on trafił także w formie mailowej, nie wziął udziału w tych konsultacjach, nie wziął udziału w posiedzeniu Rady, na którym dyskutowaliśmy. No, ja oczywiście mówię, także mimo wszystko prosiłbym o to, aby zmiany, szczególnie w uchwale, która dotyczy organizacji pozarządowej i naszej współpracy urzędników z tymi organizacjami, były poddawane pod dyskusję z tymi organizacjami. Mi się wydaje, że tego wymagałaby pewna kultura współpracy, którą staramy się po stronie urzędu od kilku lat budować. Wybrać spośród siebie przewodniczącego, to chyba jest lepiej niż prezydent mianuje swojego przewodniczącego. Jak mówię, panie radny, wydyskutowaliśmy tę kwestię parę lat temu, konstruując tą uchwałę i było to jakieś przedyskutowane z organizacjami, więc nie szedłbym w tą stronę, że ktoś nie będzie miał nic przeciwko temu. Ja składam taki wniosek. Ja chcę tylko jeszcze tutaj dopowiedzieć, panie przewodniczący, panie Piotrze, szanując jak najbardziej pana głos, bo rzeczywiście chylę czoła przed pana pracą,
To chcę powiedzieć tylko tyle. My mamy prawo złożyć taki wniosek i zostanie on, powiedzmy, w jakiś później sposób procedowany. We czwartek się wszystko wyjaśni. Natomiast prezydent też ma prawo, tak jak pan tutaj powiedział, przeprowadzić dodatkowe konsultacje. No ale wtedy no, po prostu trzeba zdjąć ten punkt z porządku i przeprowadzać konsultacje. No i tyle. Czyli na jest temat akurat na wierzchu. Zobaczymy, co wyjdzie we czwartek. Dobrze, w takim razie proszę sprecyzować i głosujemy. Artykuł 7 ustęp 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Dobrze, kto jest za prowadzeniem, za prowadzeniem? Kto jest przeciw?
Następnie Debreczyn, pan przewodniczący Zbigniew Jurkowski. Wódzk to był pan Jarosław Pachuła. I pan pan Bartosz Pachuł. A, i jeszcze kapelusz Podolski, to był skupny z końca sierpnia. Państwo Monika Orzechowska i Dobrze. I co z tych wyjazdów wynikło? Chcieliśmy zapytać jeszcze, jakie były podpisane dokumenty o współpracy? Jakie korzyści? Korzyści. Jeśli chodzi o podpisane dokumenty, to tylko w jednym przypadku podpisywano, że tak się wyrażę, dokument. Był to dokument list intencyjny o współpracy, jeśli chodzi o Kamieniec Podolski. Jeśli chodzi o Charków, Charków to jest bardzo świeży kontakt, Lublina, to jest bardzo potężne miasto, większe. W każdym razie oni zaprosili Lublin na uroczystość podpisania takiej deklaracji prezydentów miast. Zaprosili wszystkie swoje miasta karpackie, miasta zaprzyjaźnione. I to była deklaracja pewnego rodzaju, też deklaracja woli współpracy między samorządami polskimi, ukraińskimi z innych krajów dla rozwoju dalszego miast i dla europejskiej polityki miejskiej. To powiedzmy takie dosyć ogólna deklaracja Charków, prosił, żeby Lublin wziął w tym udział. Pozostałe z tych wyjazdów, to znaczy te, które wymieniałam z udziałem państwa radnych, czyli i Timisoara, i Debreczyn, to były wizyty o charakterze kulturalnym. Po prostu przynajmniej raz na rok, najczęściej raz na rok, nie co roku odwiedzają władze miasta czy państwu radnych te same miasta, ale to jest pewien gest w stosunku do miasta partnerskiego, żeby być obecnym podczas święta. Czy może Pan Przewodniczący takie postulat, ponieważ ta informacja, jak wynika z tego zapisu i uchwały w tej sprawie, to prezydent przekazuje właśnie informacja, ona się podróżuje zagranicznie z uwzględnieniem pracowników Urzędu Miasta. Mało jest tej informacji dotyczące roli i zadania radnych. Chciałbym prosić Pana Przewodniczącego, żeby od czasu raz na kwartał, czy raz na półrocze, żeby radni dawali sprawozdanie, żeby przeczytała jakaś informacja właśnie tego wyjazdu, jakie ewentualne korzyści, jakie sugestie. No, my powinniśmy się nawet uczyć, prawda, czegoś z takiej podróży. Bo nieraz tak bywało, że radni pisali sprawozdanie. No, chciałabym wiedzieć i znać informację, ponieważ tak się to jest dobre, Krzyna, to jest dobre pytanie. Czy radni piszą takie sprawozdania? Piszą. Poza tym, jak sprawozdanie z wizy jest wyjazdu. To też tak widzę, że to jest politycznie. Ja nie słyszałam nigdy o wyjazdach po tej stronie. Także być może właśnie to też przybliżyłoby nam po prostu te doświadczenia ze strony radnych, bo inaczej urząd, prawda, miasta, a inaczej radni, bo ja mam mówię, że podpisywałam z niektórymi miastami umowę partnerską, to ciekawe, jak to się rozwija. Czy w ogóle żyje ta umowa, prawda, czy tylko właśnie, czy to partnerstwo jest tylko raz okazjonowanie? Ja może odpowiem na to pytanie troszeczkę inaczej. Ja ostatnio uczestniczyłem w kilku właśnie takich wyjazdach, gdzie byli radni też z całej Polski i rozmawialiśmy na różne tematy i nikt w Polsce sprawozdań nie pisze. Tak nie wiem, dlaczego nie miałem być pierwszy. Nikt w Polsce nie pisze sprawozdań. Żadny radny z Polski nie pisze. No i ja nie wiem, czy... Jak pan radny znajdzie, no to możemy tutaj dyskutować, ale dzisiaj jest to jakby
Ja rozumiem, że ten temat nie był poruszany. Był poruszany, na różne tematy rozmawiamy. Może być takie działania innowacyjne. I jeśli mówimy, żeby nie uczestniczymy, jak to nie konsumujemy właśnie tej możliwości wyjazdu. Jeśli można, czy zwykle w wyjazdach z udziałem państwa radnych bierze udział tak czy inaczej pracownik urzędu, który częściej kancelarii prezydenta. I on takie sprawozdanie składa, to znaczy nie odcina, że pan radny czy państwo radni to to, a my to. To są po prostu całe sprawozdania. Więc można powiedzieć, że takie sprawozdanie, że to nie no jest to tak, że państwo radni jako, poprzez osobę towarzyszącą, która... To sprawozdanie nie jest tylko ich autorem osobistym, czy jakby nie jest pan, czy pani, czy państwo radni. Tylko zawsze robi się okazję pracownika. Dziękuję bardzo, ja to jakoś tak politycznie też troszkę widziałam, dlatego ten wniosek właśnie proszę. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wolne wnioski już? W sensie stałe 10 tysięcy, tak. Ja. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, co się dzieje z parkingiem przy przedszkolu numer 67, który w tym budżecie przeszedł, a nic się z tym nie dzieje. Nie wiem, czy kogoś mogę stąd zapytać. Przy przedszkolu numer 67 tam miał być robiony parking na 3-4 miejsca postojowe i od minęło więcej niż pół roku i nic w tej sprawie nie jest wykonane. I to prawdopodobnie jest zarząd drugi mostu takiego zdania. Zarząd drugi mostu. Czyli jutro. Czyli nie mamy przedstawić. Dobrze. To jak nie mamy. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze kilka pytań, panie przewodniczący, jeśli można. Nie ma dzisiaj przedstawiciela policji, ale jest pan dyrektor, który bardzo dobrze współpracuje i chciałbym tu na samym początku, panie przewodniczący, panie dyrektorze, podziękować. Podziękować również jak najbardziej Straży Miejskiej za wszelkie działania, które zostały podjęte na ulicy Pruskiej. Dość trudna sytuacja, nie chcę tutaj zbytnio tego rozwijać, bo chodzi o pijanych kierowców i różne inne działania. I Straż Miejska rzeczywiście była, za to dziękuję. Jeśli chodzi o policję, to w jednym wypadku rzeczywiście wraz ze Strażą Miejską podjęli interwencję. W drugiej wydaje się, że jednak pijanego kierowcę puścili.